Cześć. Cześć. Dzięki, że pogadałaś z Aldoną. Nie miałam wyjścia, przysłałeś ją do szpitala. Musiałem coś zrobić. I co teraz będzie? Czego ode mnie oczekujesz? Mam się wyprowadzać, tak? Nie musisz. Nie wiem, czy to dobra decyzja, ale zdecydowałam się dać ci jeszcze jedną szansę. Naprawdę? Ale jeżeli jeszcze raz mnie okłamiesz, to... Nigdy w życiu. Darek, ale ja mówię poważnie. Każde najdrobniejsze kłamstwo. Nie wiem, mówisz, że idziesz na basen, a okazuje się, że nie wiem, że idziesz z kumplami na piwo, to z nami koniec. Okej, okay, rozumiem. Żadnych kłamstw. A, i jeszcze jedno. Nie namawiaj mnie już na dziecko nigdy. Wiem, że masz córkę, nie będę ci stawać na drodze. Możesz się z nią spotykać. Uczciwy układ. Obiecuję. Dzień dobry, pani mecenas. Z tej strony Olga Barwicka. Pani mecenas, prosiłabym o wstrzymanie się z pozwem. Tak, wygląda na to, że dogadaliśmy się z mężem. Kocham go. Gdy emocje opadły, zrozumiałam, że każdy zasługuje na drugą szansę. Pamiętam dobrze ten czas i faktycznie nie było mnie w domu ani fizycznie, ani myślami. Można powiedzieć, że w pewnym sensie sama go popchnęłam w ramiona tej kobiety. A cała reszta to już konsekwencje tego romansu. Straciłem już nadzieję. Każdego dnia wracałem do domu, zastanawiając się, czy to właśnie dzisiaj każe mi się pakować i wyprowadzać. Myślę, że ta rozmowa z Aldoną dużo jej pomogła. To była jazda po bandzie. Ale czułem, że nie mam nic do stracenia. Że gorzej już być nie może.